Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy bieżące. Proszę Państwa, programy profilaktyczne 2013 posiadające pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. Program prewencji otyłości, program profilaktyki wad podstawy, program profilaktyki dla dzieci i młodzieży. Program alergii pyłkowej na tle monitoringu zderzenia pyłku, program profilaktyki następstw dysplazji stawów jądrowych u dzieci, program profilaktyki chorób nerek chorujące na leki niepolą. Pojawiło się kilka nowych. Moja prośba jest, żebyśmy w przyszłym miesiącu już powinni się pochylić i będziemy to opinić. Może dojdą jeszcze dodatkowe jakieś programy. Możemy dopuścić do sytuacji, że zadanie nie będzie zrealizowane z racji, że nikt się nie zgłosił. Następne wydatki inwestycyjne bieżące, to Państwu już mówiłem, studio krajobrazowe. Proszę Państwa, mówimy, jakie mamy czasy, mówimy, jaka jest sytuacja. W zeszłym roku było zorganizowane studio krajobrazowe, bo mieliśmy wielką przyjemność i honor oznaczyć dwie osoby. W tym roku wydaje mi się, że możemy zrezygnować z takiego stołu. Tym bardziej powiem Wam, że jest tak niezdrowa sytuacja w związku właśnie z tymi wszystkimi zmianami bieżącymi, w związku ze zwolnieniami, jakie są w jednostkach. Jednego dnia w NZGiT-cie są zwalniani pracownicy, ponad 70 osób, drugiego dnia przyjmowani. Jeżeli chcemy się o coś zapytać, nie ma osoby, bo każdy się boi podjąć jakąś decyzję. Dlatego myślę, że robienie czegoś takiego tylko na pokaz nie ma sensu. To jest takie nasze zdanie zarządu. Chyba, gdy Państwo macie inne. Mam nadzieję, że będziemy mieć kilka imprez, na które możemy zaprosić serdecznie osoby związane z naszą dzielnicą i wtedy sobie porozmawiać. Spotkanie dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli odbyło się tutaj w Radzie Dzielnicy. Była obecna Pani Radna. Chodziło o zachęcenie sześciolatków, aby większość nie zostawała w przedszkolu, tylko już systematycznie przychodzić do szkół, ponieważ proszę Państwa, nie ma co gdybać, w przyszłym roku będziemy mieć błąd, bo wszyscy będą musieli przejść. Dlatego wydaje mi się, że dzielnica będzie mogła jakoś się włączyć, to z miłą chęcią to zrobi. Tutaj Państwo doszli do takiego wniosku, że przedstawiciele placówek szkolnych będą zapraszani na zebrania do 6 lat. Myślę, że chyba fajna sprawa. Czekamy na te zaproszenia. Panie dyrektorze, ja widzę, że Wy też tak działacie regionalnie. Powiem osiedlowo. Jest to miłe. Znaczy regionowo. Jest to, ale to jest miłe i ja widziałem, że w tym kręgu to dobrze Wam chyba współpraca się układa. Dlatego Pani też mogła, żeby nie robić żadnych targów, ponieważ nie przychodzą. Chyba podzielam się z Panią zdaniem, z Panią dyrektorem. Proszę Państwa, porady prawne w dzielnicy. No, bardzo duże zainteresowanie. Dziękujemy, bo to tutaj głównie Pan Michał prowadził w naszej dzielnicy te porady. Jest takie zapotrzebowanie, że musimy się zastanowić, proszę Państwa, musimy mieć jeszcze, żeby to było w każdy poniedziałek. Nie możemy tym obciążać sekretariatu dodatkowo, dlatego musimy się zastanowić nad rozwiązaniem, jak to zrobić. Tym bardziej, że od razu powiem, mamy niepokojącą informację, że MOPS się nam doprowadza. Przypominam, że MOPS zatrudniał jednego z panów, który tu był w porządku i stróżował. MOPS jest, po prostu ma reorganizację, zamykają się placówki, przeprowadzają się do byłego nagrali, do byłego domu. Siemach. Czy to nie pociągnie tego, że od razu miasto będzie wymagało od nas jakichś większych środków za używanie tego budynku? My mamy właśnie tutaj polegało na tym, że ten MOPS nic nie płacił, bo nie wiem, na czym polega ta dokładnie oszczędności z ich strony. No chyba tylko na panu stróżu. Natomiast oni nie ponosili żadnych kosztów. Mało tego, dementuje pogłoski, że to zarząd chciał się pozbyć MOPS-u, bo i tak jest ustawa. Podobno chodziłem z panią Grodecką, pani Agnieszka mi powiedziała, podobno chodzi z panią Grodecką po górze i no nie wiem, no taki niesmaczne. Powiem jak wyglądało, nie tak dawno podeszła do mnie pani dyrektor, powiedziała, że mają restrukturyzację i że prawdopodobnie wyprowadzą się z ulicy Miśnieńskiej i że chcą dać. Ale dobrze, no może to polega na tym, że z Miśnieńskiej ci co tu pracowali ich zwolnią najzwyklej. Nie, przechodzą. Przechodzą. Wiadomo, czy wszyscy? Wszyscy. Tylko.
Proszę Państwa, może 15. Pierwszy w tym roku ukaże się znowu w miesiącu kwietniu. To jest na tej samej zasadzie co rok temu. Dopiero zostało podobno, mówię, bo to my formalnie nie wiemy, została wyłoniona firma, która będzie tego publikować. Hospicjum. Proszę Państwa, ostatnio rozpoczęły się Pola Nadziei. Ja byłem na takiej mszy, która była zorganizowana w hospicjum. I tu też będzie taka prośba. My nie jesteśmy teraz, nie współpracujemy z Porozumieniem Dzielnic Nowogródzkich, nie dajemy środków. Będzie prośba, czy byśmy jakąś kwotą symboliczną 2000 nie spadli tego hospicjum w przyszłym miesiącu zadań z rezerwy. Powiem tak, chylę czoło przed tym, co robią. Powiem tak jeszcze, że sam niedawno miałem, nie wiem, czy przyjemność, ale poznać na własnej skórze, jak człowiek może zostać bezradny. Kiedy szpital nie patrzy na nic, tylko po prostu wypisuje pacjenta do domu. I on, proszę Państwa, nie wie, co ma zrobić z chorym. Jedyną nadzieją jest albo hospicjum, albo domy pogodnej starości, gdzie trzeba mieć naprawdę duże pieniądze. Tylko rodziny. Jeszcze są Zole. Tak, Zole, no to dlatego mówię, że Zole jest rodzinowo, ale proszę Państwa, ja wiem ile na to się czeka. Nie, na co się czeka przez ojcie. No mi powiedzieli, że mogą ojca za 3-4 miesiące przyjąć. No, a do domu pomocy społecznej za 3 lata. No. Dlatego proszę Państwa, nikomu nie życzę tego, natomiast wiem, co tam mało tego, ja się zmagałem się jeszcze z taką. Bardzo szoczu. Ja się tylko parę słów naprawdę. Czy to się zapięcie, dziś proszę tego takie rozpragnienie, zobaczenie z tego względu, że z tego względu, że mamy te posiedzenia w Radzie Miasta i ja też wyszedłem z tego w trakcie, nie wiem co tam się dzieje, jakie jeszcze będą postanowienia. Powracając do hospicji, proszę Państwa, że sprzedam w temat jeszcze nie, że to nie tylko, że są tam leżą pacjenci, ale oni, kiedy że mają mąż Dariuszy, to posiadają jeszcze takie wsparcie, że jeżeli ktoś nie może, panie Zbyszku, to też dla Pana informacja, bo Pan przed chwilą Pan mówił, że ma Pan osobę chorą. Hospicjum posiada takie osoby, które przychodzą po prostu do domu. Trzeba zgłosić osoby są objęte opieką. Ale panie przewodniczący, jeżeli mogę przerwać, żebyście państwo wszyscy widzieli, że do hospicjum tylko i wyłącznie można zgłosić chorych, którzy nie nadają się do leczenia objawowego, czyli ani do chemioterapii, ani do radioterapii. Tylko do leczenia paliatywnego, czyli przeciwbólowego. Tak, to jest ważna informacja. To jest bardzo ważna informacja, dlatego że słuchajcie, ktoś ma chorego po wylewie i mówi, że go da do hospicji. No bardzo mylne, nie dostanie się do hospicji. Ale wtedy właśnie, dlatego powiedziałem, wtedy są te grupy wsparcia, mają te pielęgniarki i wtedy chyba są, ja rozmawiałem z panią prezes. No, i pani prezes powiedziała mi, że żebym właśnie zgłosił coś takiego. I wtedy oni rozpatrzą, czy mogą przychodzić do domu. To wszystko zależy też od stanu. To nie tylko osoby z nowotworami. Wszystko zależy od stanu pacjenta. Jest komisja, która spotyka się i po prostu debatują o możliwościach. Proszę Państwa, następny konkurs na dyrektora MDW Bursa odbył się w dniu 19 marca. To była obecna pani dyrektor Joanna Sławka, pan obecny pan Wiesław, dając jakiś... Nie. Jeden kandydat przeszedł. Proszę Państwa, następna, Rondo Kastowskie. Przyszło pismo z policji, w związku z Państwa pismem, to jedyne pismo sobie pozwolę odczytać. I tu przy pismach też powtarzam wszystkim. Pisma wszystkie są do oglądu, proszę Państwa, dla Was w sekretariacie. Wystarczy poprosić Panią Agnieszkę i wszystko jest do... Ja nie będę robił hierarchii, które pismo ważniejsze, które mniej ważne. W związku z pismem Państwa dotyczącym usprawnienia ruchu drogowego na Radzie Piastowskiej w Krakowie, również poprzez zainstalowanie fotoradaru przed wyżej wymienionym rondem na ulicy Mikołajczyka, Komisariat Policji 7 w Krakowie przychyla się do przedstawionej inicjatywy, gdyż faktycznie w tym rejonie odbyły się liczne kolizje. Nie, nie jest jednocześnie informujemy, że obecnie instalacją i obsługą fotoradarów zajmuje się pan inspektora transportu drogowego, delegatura południowa. W związku z powyższym o jego zainstalowanie w opisanym miejscu proszę kierować się pisemnie do wyżej wymienionej instytucji. I my coś takiego skierujemy. Natomiast jeszcze wiem, że trwają pilnie prace nad organizacją tego ruchu. Spotkałem się z panią.
mieli problem z zatoką autobusową, która jest na Piastach koło wiatru na dole. I była taka, takie pytanie, czy sugestia, żeby ten przystanek przełożyć na ulicę... Nie, Kruszlicę. To jest plebelia. Nie, plebelia jest jedna, druga jest Kruszlicka. Kruszlicka. Tak. Proszę Państwa, wtedy były przystanki vis-a-vis siebie. Ale jest tam miejsce? Jest miejsce stacjonowe. Tam nie są te mirabelki. Nie, z jednej strony jest zatoczka. Wtedy, proszę Państwa, robią się na trzy pasy. Jedna pas, lewo, drugi prosto, trzeci w prawo i nie blokuje. Bo MPK zgłaszało zastrzeżenia, że nie można by było wtedy się poruszać po tym pasie. Musi być zatoka. Dlatego inicjatywa, żeby przewodzić na tą drugą stronę, nie są takie drastyczne kości. Wszystko skręca, 159, 153. Że nie skręca, to będzie musiała. I nie skręca, skręca. Proszę Państwa, ja się tego placówek, to już mówiłem. Odbyło się spotkanie, tutaj jeszcze Pan Krzysztof Nowak. Może spotkanie. Szkoła 85, jeszcze śmieci też, bo był na spotkaniu w mieście ostatnio. Radzie Miasta. Szkoła 85 na tysiąclecia dla tego wieku, przepraszam, i tam było 40-lecie, był pan prezydent Majtowski, zaprosiłem goście, była też pani nasza radna. Więc tutaj, jeżeli chodzi o ten jubileum, bardzo, bardzo ładna oprawa, bardzo ładne występy. Równolegle z tym też zaczął się taki pilotażowy program Cyfrowa Klasa. Program nie jest objęty przez patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jest to całkowicie jakieś takie projekty prywatnej polskiej firmy. I po prostu wróżymy temu programowi same sukcesy. Cieszymy się, że w naszej dzielnicy to się też rozpoczęło. Myślę, że coś napiszemy na ten temat w gazetce, czy też na stronie internetowej. Wiemy, że dzieci otrzymały te tablety, to jest to czwarta, szkoła, piąta klasa, już nie pamiętam, na własność, więc tam one będą poprawki cały czas będą uzupełnione. Ale sam jubileusz jako zaproszeni gości będzie naprawdę i z wojska, i z Małopolskiej Solidarności, naprawdę dosyć duże grono i zacne. Także bardzo byłem rad, że mogłem tam przewodniczącego zastąpić. Jeszcze chciałbym powiedzieć o śmieciach. Też było o odpadach komunalnych. Tak, w mieście też możliwa była debata z udziałem zarządców i spółdzielni i tych, którzy reprezentują mieszkańców i ich rozliczają. Natomiast powiem szczerze, że no, tak jak raczkuje ten temat, co prawda były przygotowania liczne i ten, ale to jak późno zaczerpnięto informacje ze spółdzielni, czy też od zarządców, czy też od innych osób zajmujących się tym tematem, tak po prostu, zresztą powiem tylko krótko, po dwóch godzinach, gdzie pan Grzegorz Stawowy zarzekał się, że miasto nie będzie się rozliczać względem do metra kwadratowego, po dwóch godzinach, w toku dyskusji, no mówił, że no oni się przestraszyli, co prawda tysiąca maili od mieszkańców, ale chyba jednak nie będzie innego sposobu, no bo tylko no bo Kraków niestety z uwagi na to, że zameldowanych ludzi jest 750 tysięcy, ale patrząc pod względem ilości zużycia wody, no to mieszka w nim około 1 100 000, no to nie będzie w stanie skłonność ludzi do kombinowania. Zresztą nie ukrywajmy się, czasy są takie ciężkie, że w 2009 roku metr wody kosztował 6 zł, to co kolego mówiłem, dzisiaj już kosztuje 9 zł. Gigacz kosztował ciepła w 2009 35 zł, dzisiaj kosztuje 45 zł. 30% od 3 lata, słuchajcie, to są wasze pieniądze, tak? Czyli reasumując, miasto poszło, mam nadzieję, po rozum do głowy. Nie ma sprawiedliwego systemu rozliczenia odpadów. Trzeba będzie jednak rozliczyć według metrów. Według metrów, tak. Tylko, że jeszcze tam są pewne jeszcze niuanse, jeżeli chodzi o nieruchomości, typy nieruchomości, typu magazynowe, typu mieszkalno-usługowe i tak dalej. Na pewno śmieci zdrożeją, a do dlaczego? Dlatego, że zmienia się sposób ich
przetwarzania. Do tej pory były te śmieci, lądowały na wysypisku i nic się z nimi nie robiło. Teraz są wymogi, żeby te śmieci, odzyskiwać śmieci. I to są w procentach, teraz się, na początek będzie to 70% odzysku, prawda? Więc koszt ich przetwarzania będzie potencjalnie obciążał do tego, kto produkuje. Więc to, że zdążają, to na pewno, tylko teraz jest batalia o to, żeby zdążały jak najmniej i żeby bądź co bądź rozliczać się godziną uczciwie, a nie na pomysły radnych czy też pana prezesa z NPO, że spółdzielnie o to będą liczyć mieszkańców zamieszkujących. No ludzie kochani, no z policjantów to się będziemy bawić super, bo wiadomo o tym, że dzisiaj jest tak, za 3 miesiące jest inaczej i to nic tylko by dodatkowo zatrudnić osoby czy albumy, które pilotowałyby i monitorowałyby taki stan rzeczy, ale najważniejsze jest to, żeby pokładają też jeszcze uwagę w tym, żeby segregować odpady, że będą jednak monitorowane te punkty, gdzie najpierw deklarację złożyła spółdzielnia czy też zarządca i jeżeli w tych pojemnikach, w których zadeklarowano, że będą odpady surowce tutaj będą po okresie przejściowym pół roku będą znajdowały się odpady inne, no to będą kary i będą, że tak powiem, będzie potrzeba korygowania tych deklaracji, bo będzie to sprawdzane przez miasto. No. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu jeszcze mam zaproszenie, proszę Państwa. Zaproszenie. Mamy zaszczyt zaprosić na 15 Puchar Krakowiaka, 6 memoriał doktora Władysława Strawiackiego, turniej imieniu piłki ręcznej dla dzieci. To jest nasz UKS Krakowiak 85. Przypominam, mamy mistrzów Polski w naszej dzielnicy. Zapraszam serdecznie na turniej, miejsce hala gier zespołowych AWF Kraków, termin 2 kwietnia, program 9, rozpoczęcie turnieju 9 do 15.30 rozgrywki, 15.00 zdanie nagród. Powiem tylko, że to same Małopolski, proszę Państwa, przyjeżdżający za uczestniczcy. Bardzo serdecznie zapraszam. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani Katarzyna. Na zakończenie ja chciałam tylko będziemy prosić zarząd i wszystkich radnych, żebyśmy nie zapomnieli, jak już miną święta wielkanocne i wrócimy pełni entuzjazmu, wypoczęci, zadowoleni, spotkamy się na następnej sesji na komisjach, żebyśmy nie zapominali o mojej ulicy do Fortu. Kurczę, no słuchajcie Państwo, bo to już jest 2,5 roku będzie naszej kadencji. Tak proszę, czas szybko leci, do końca tej kadencji zostało, tak się mówi. No i tutaj ukłon do zarządu, żeby, bo Pan Przewodniczący na ostatniej sesji na samym końcu wspominał, Tak, był poruszany temat ulicy do Fortu na ostatniej sesji, żeby to... No ja bym chciała, żeby Pan jeszcze raz zabrał głos. No bo teraz mamy takie inne napięte sprawy, ale mówię, po świętach... Od razu odpowiem Pani Kasiu, no w tym przeciągu tego miesiąca Panią Sikorą... Panią Sikorą zwolnili raz i przyjęli drugi raz. Tak, nie wiem. Nawet nie ma się z kim umówić. Czyli jak przeczekamy tą całą burzę? Ja proszę pana, ja już nie będę czekał na burzę, bo później może być za późno. Moja propozycja jest taka, że po prostu zarząd wystosuje pismo w sprawie spotkania w terenie przy ulicy do Fortu i takie pismo wyślemy do ZIKIT-u. I to jest ten dobry pomysł, bo prawie czy później się spotkamy. No musimy się spotkać, bo ważne, trzeba wyciągnąć dokumentacja. Tam jest dokumentacja przygotowana, trzeba zobaczyć na jakim etapie, czy to można wdrożyć, czy nie można tego wdrożyć. Chciałabym być do Polsku, że może nie zapomniałem. Nie, ja nawet nie użyłam takich słów, tylko mówię, żebyśmy sobie po prostu, bo mówię teraz, bo tyle spraw napiętych, tyle problematycznych, taki okres gorący. Ważny pierwszy kwartał tego roku, więc mówię, później spokojnie można do tego podejść. Dziękuję. A propos ulic ogólnie w naszej dzielnicy, ponieważ już miesiąc temu właśnie, gdy wyszło zwolnienie pani Sikorowej, ja tam wspomniałem o tym, że chciałem podać listę dróg, które wymagają naprawy. Natomiast czy w ogóle ma sens, jeżeli dajemy na to, mamy podsumowaną listę, dziura na takiej wysokości gdzieś tam, dajemy na to na ulicy takiej i takiej, mam to wyszczególnione, nie zjeździłem jeszcze ulic Nowych Gwiazdów, to zrobiłbym kiedyś. Natomiast czy jeżeli to jest najgorsza sytuacja od lat, nie widziałem po prostu, żeby więcej dziur, walają się kawałki asfaltu po prostu po ulicach, Pińczowska, czy tutaj dajmy na to ulica, która jest, nie wiem jak się nazywa, pomiędzy blokami na tysiąclecia, co prowadzi tam w stronę tych garażów na samym końcu, no to są po prostu zdenerwowane.
Czy jest jakakolwiek szansa, żebyśmy znaleźli osobę, do której taką listę można by było przedłożyć, żebyśmy w ogóle jakoś nadali jej jakkolwiek jakąś moc? Prośbę taką, żeby... Proszę Państwa, już mogę powiedzieć, w naszej dzielnicy dziurami w ulicach zajmuje się Pan Stawa. Ja mam nieodparte wrażenie, że jeżdżą na około srebrnychodów. Bo nie można powiedzieć, że nie remontują, ale ja ich widzę tylko raz z jednej strony Srebrnych Orłów, raz z drugiej strony Srebrnych Orłów. Moje prywatne pytanie, jaki to ma sens, jak jedną załatwiają, druga wypadnie. Z drugiej strony to nie jest ich wina. To są ci, co oznaczają potem to leży jeszcze przez tydzień, dwa tygodnie. Dziury są oznaczone, ponieważ w zeszłym roku było coś takiego i dwa miesiące dajemy na to widziałem oznaczenie na różową stronę Ronda Kosmyrzowskiego, akurat nie u nas. Dopiero po dwóch miesiącach to załatali od oznaczenia i pytanie, od czego to zależy? Czy to jest z budżetu? Ja odpowiadam. To jest budżet z Gitowski do remontu, do bieżącego utrzymania dróg. I jakimi oni się priorytetami kierują głównymi ciągami, to jak na przykład dla nich ważna jest ulica Srebrnych Orłów, a jeżeli dziura wypada codziennie, no to tego pilnują. Nawet jeżeli napiszemy długą listę, panie dyrektorze, żeby pamiętać, ile czekało na naprawę jednej dziury, to ile zarząd PiS pisał, dzwonił. Natomiast proszę Państwa, powiem tak, że jeżeli nawet napiszemy pismo z prośbą o załatanie na tej ulicy, na tej ulicy, na tej, możemy jak najbardziej, to od razu będziemy mieli postulat, że albo główne ciągi naprawiają, albo żebyśmy przeznaczyli środki finansowe. A ja nie powiem Wam, ile łatanie dziur kosztuje. Według ZIKIT-u. Tak, wiem. A co zapytać? Dlatego, nie wiem, słyszałem nieoficjalnie, że Srebrnych Orłów ma być wprowadzone do remontu kapitalnego. No bo ja myślę, że oni chyba więcej wydadzą na łatanie tych dziur, które zdołała, niż kosztowało lewo. Bo ta ulica już się składa z jednego wielkiego kwadrata. Tak, wszędzie, nie tylko u nas. Państwo, życzę sobie radosnych świąt, nie zapominając Państwu radnym, kolegom, koleżankom i Państwu, którzy są dzisiaj na sesji. Zdrowie radosnych świąt, nie zapominając, czemu one mają służyć. I przepraszam, Panie Przewodniczący, chciałbym się z Wami. Zdrowie spokojnych świąt Państwu życzę, takiego wyciszenia, rodzinnej atmosfery. No i ostatnie.